Problem głuchych płytek. Jednym z problemów użytkowania okładzin z płytek ceramicznych jest pojawienie się na ścianach lub podłogach, tak zwanych głuchych płytek. Istnieje wiele powodów takiego odspoinowania płytek od podłoża. Jednym z nich jest błąd popełniany podczas układania płytek. Niniejszy film instruktażowy ma na celu pokazanie tych błędów. Na przygotowanej płycie kartonowo-gipsowej zostały przyklejone ścienne płytki ceramiczne typu P1 o wymiarach 20 x 25 cm. Zaprawa do klejenia płytek została przygotowana we właściwej proporcji z wodą, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Właściwie dobrana konsystencja kleju ma zapewnić odpowiednią wytrzymałość zaprawy oraz optymalny czas jej wiązania. W naszym doświadczeniu została zachowana taka grubość zaprawy klejącej pod płytką 0,5 cm, aby uniknąć pękania płytek lub ich odpadania. Optymalna ilość kleju ułatwi nam pokrycie powierzchni płytki w 100%. Właściwą grubość warstwy kleju osiągniemy dobierając pacę zębatą o odpowiedniej wielkości ząbków stosownie do wielkości montowanych płytek. Grubość warstwy kleju można regulować kątem pochylenia pacy w trakcie nakładania kleju. Aby pokazać zachowanie się masy klejowej pod płytką, przykleimy płytkę szklaną o tych samych wymiarach co płytki ceramiczne, czyli 20 na 25 cm. W pierwszym przypadku płytkę szklaną nakładamy na warstwę kleju, dociskamy do podłoża, po czym przesuwamy lekko w płaszczyźnie równoległej do podłoża. Ten ruch pozwala na równomierne rozprowadzenie kleju pod płytką i wypełnienie pustych przestrzeni. Również w przypadku utworzenia się filmu na warstwie kleju umożliwimy jego zerwanie i tym samym zapewnimy dobrą przyczepność kleju do płytki. W drugim przypadku szklaną płytkę przykładamy do warstwy kleju i podbijamy młotkiem gumowym na całej powierzchni lub dociskamy dłonią. Doświadczenie wyraźnie pokazuje, że samo przyłożenie płytki ceramicznej do kleju bez jej wyraźnego przesunięcia do przekątnej nie pozwala na pokrycie się klejem całej powierzchni płytki. Niezamknięte rowki pod płytką dają sposobność do podciągania w to miejsce wody. Może więc dojść do osłabienia przyczepności płytka klej, odspoinowania płytki w trakcie eksploatacji, a nawet jej zniszczenia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku okładzin zewnętrznych budynku.